Dzień dobry. Witajcie, kochani, na kolejnym live'ie z książką W lesie. Dzisiaj znowu jesteśmy w szczerym polu, ale trochę z szerszą perspektywą. Już widzę, że jest jedna osoba. Witam serdecznie tych, którzy wcześnie wstają, nawet wtedy, kiedy mamy początek długiego weekendu. Mam nadzieję, że to będzie dla nas piękny start po to, aby wypocząć, zastanowić się nad tym, co ważne, mieć kontakt ze sztuką, bo dzisiaj właśnie takie spotkanie. Dajcie znać proszę, czy widać i słychać. Ja sobie tutaj zobaczę. Tak, już dostałam informację, że nas widać i słychać. Super. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że tu kolejne osoby będą do nas dołączać. Na razie jest z nami jedna osoba, czyli pewnie mój mąż. No, domyślam się, że dzisiaj pewnie niektórzy będą chcieli pospać dłużej, wykorzystać te okazje, żeby odpocząć i nie wstawać, nie zrywać się tak rano. Ale w związku z tym naszym ostatnim live'em budujemy swoje dobre nawyki, a skoro dobre nawyki, to znaczy, że dbamy o nie zawsze, nie tylko wtedy, kiedy jest dzień pracujący, tylko o każdej, w każdej chwili, w każdym czasie. O, już widzę, że kolejne osoby do nas dołączyły, czyli są tacy, którzy wstają wcześniej, nawet gdy mamy wolne. Super, bardzo się cieszę, że tutaj, kochani, jesteście. Dzisiaj spotkanie, którego hasłem przewodnim będą inspirujące pytania. Ja sobie tego tu jeszcze zobaczę na Wasze komentarze. Na razie nie ma więcej komentarzy. Cieszę się, że jest nas powoli coraz więcej. Myślę, że już sobie zaczniemy. A te osoby, które nie dotrą na żywo, to będą mogły zobaczyć później nagranie na Facebooku czy na YouTubie. Zatem hasło przewodnie dzisiejszego naszego live'a to inspirujące pytania. Dzisiaj padnie bardzo dużo pytań i w zasadzie chyba ani jedna odpowiedź. Ale to nie znaczy, że to nie będzie czas, w którym się czegoś nauczymy. Czy można rozmawiać samymi pytaniami? Takie pytanie zadaję uczestnikom mojego szkolenia, Fit Wychowawca. Już z kilkoma grupami nawet wchodziliśmy w to ćwiczenie trochę głębiej i niektórzy ochotnicy, tacy odważni, wychodzili na środek i rozmawiali ze sobą, zadając pytania. I zabawa polega na tym, że nie wolno udzielać odpowiedzi. I to jest niesamowicie trudna rzecz, brzmi to banalnie, ale kiedy spróbujemy tego doświadczyć, to jest to bardzo trudne. Szczególnie dla nas, nauczycieli, którzy zadajemy pytania i sami sobie na nie odpowiadamy. Mówię to także do siebie, też mam taką tendencję i łapię się na tym, żeby się jej po prostu pozbyć. Czy można napisać książkę zbudowaną z samych pytań? No, skoro zadaję to pytanie, to pewnie domyślacie się, że tak. I właśnie dzisiaj przyniosłam tutaj książkę. O, już nam się zbierają osoby, cieszę się, że jesteście. Dziękuję Wam za te serduszko. Widziałam, że Marylka do nas dołączyła, także super. Przyniosłam, kochani, książkę pod tytułem Księga Pytań. Księga Pytań, tak ona wygląda. Pokazuję okładkę, dlatego że na zdjęciu w relacji, które umieściłam wczoraj, zapowiadające nasze dzisiejsze spotkanie, widzieliście książkę, która ma okładkę taką. I zdecydowanie bardziej ta mi się podoba. Jest taka bardziej tajemnicza i faktycznie oddaje to, co znajduje się w środku. A skąd w ogóle o tej książce się dowiedziałam? Bo historia też jest
ciekawa. Mianowicie od mamy, mojej obecnej uczennicy. Jeżeli pani Magdalena Polańska jest z nami albo ogląda nas później, to pozdrawiam serdecznie. Cudowna polecajka, posyłam ją dalej i dlatego dzisiaj właśnie o tej książce będzie. W Księdze Pytań spotykają się dwie wielkie osobowości artystyczne. Pablo Neruda, wybitny poeta chilijski, laureat Nagrody Nobla, oraz Isidro Ferrer, artysta wizualny, projektant graficzny, jeden z ważniejszych twórców plakatu i ilustracji w Hiszpanii. O samych autorach później będzie jeszcze więcej. Ja ich wcześniej nie znałam, nie wiem jak wy, czy kiedyś mieliście do czynienia z tymi nazwiskami, czy w ogóle może tą publikację znacie, dajcie znać w komentarzach. Ciekawa jestem, czy was zaskoczyłam tą propozycją. I teraz na początek, abyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia i jakiego typu to jest książka, bo jest to niewątpliwie, moim zdaniem, dzieło sztuki. Jest to książka, z którą wspaniale jest po prostu przebywać, obcować. Samo to, że kiedy trzymamy ją w ręku i po prostu przewracamy kartki, mamy wrażenie, jakbyśmy byli gdzieś, przenieśli się do innego wymiaru, do jakiejś galerii sztuki i do miejsca, w którym zadaje się wiele pytań, nie oczekuje się na nie odpowiedzi, ale one później tak brzęczą w głowie w ciągu dnia, zostają w nas głęboko niektóre bardzo, niektóre rozśmieszają, niektóre skłaniają do refleksji i myślę, że to będzie taka cudowna inspiracja, którą można wykorzystać na zajęciach, ale też do tego, aby po prostu, gdy mamy niewiele czasu, a chcemy przebywać w towarzystwie kogoś, kto nas zainspiruje, w towarzystwie czegoś wielkiego, czegoś, co daje wrażenie, jakbyśmy się przenieśli do innej przestrzeni, to jest właśnie dobra książka. Na końcu tej publikacji mamy coś jakby zamiast wstępu, co nosi tytuł Co w ogóle wiadomo o kolorze żółtym? Jak na księgę pytań przystało? Wstęp, który rozpoczyna się pytaniem, które już skłania nas do refleksji, no bo co wiadomo o kolorze żółtym? I dlaczego akurat o żółtym? Pablo Neruda w ciągu całego życia napisał nieskończoną liczbę wierszy poświęconych każdej osobie, zwierzęciu, minerałowi i wszelkim rzeczom zamieszkującym wszechświat. Po jego śmierci zaczęły wypływać wiersze, które stały się kanwą kolejnych książek, choćby nie było już ich komu śpiewać. Pośród tych późnych książek niniejsza Księga Pytań zajmuje miejsce wyjątkowe. Zdaniem części komentatorów książka ta stanowi rodzaj testamentu poetyckiego, w którym zadziwionemu spojrzeniu dziecka towarzyszy mądre spojrzenie dorosłego. I faktycznie nie da się uniknąć takiego wrażenia, że tutaj jest wciąż obecna perspektywa dziecka. Myślę, że to nawet nie wrażenie, ale faktycznie jest to zamierzone. Neruda w wielu miejscach podkreśla, że dla niego jest ważny kolor niebieski. Ale badacze stwierdzają, że jednak ważniejszy jest dla niego kolor żółty. Ale co sam Neruda tutaj o tych kolorach mówi? Kolor niebieski jest dla mnie kolorem najpiękniejszym. Oznacza dążność ludzkiej przestrzeni, jak w sklepieniu niebieskim, ku wolności i radości. Osobisty czar Federica sprawia, że wokół niego tworzyła się atmosfera święta. Mój wiersz zapewne mówi o tym, że nawet szpitale, nawet smutek szpitalny, mogą pod jego czarodziejskim wpływem przeistoczyć się i nagle objawiać się pod postacią pięknych, błękitnych budowli. Księga Pytań dla wielu czytelników to po prostu zbiór zagadek z rozwiązaniami umieszczonymi na końcu. I może w pewnym sensie coś w tym jest, tylko że tu autor ujawnia nam w całości stronę tajemniczą, zaś klucz, który pozwoliłby nam przedostać się na stronę drugą, chowa głęboko w kieszeni, a może w ogóle wyrzucił go do morza.
Na razie tyle zdradzę o samym autorze, a raczej autorach książki. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób książka jest skonstruowana, bo to jest niezwykle, niezwykle ważne. Wracając tak do perspektywy dziecka, zobaczcie, jak książka się rozpoczyna, jaką ilustracją. Ilustracje są tutaj niesamowicie ważne. Jest takie zdjęcie książki trzymanej dłońmi dziecka, która właśnie się rozpoczyna pytaniami. I tak samo w sposób cudownie klamrowy, ja bardzo lubię takie właśnie klamrowe ujęcia, nie tylko w książkach, ale w wierszach jest to piękne, zawsze takie przemyślane, również znajdujemy takie zdjęcie. Ale tam już pytań nie ma. Jest pusta kartka, nie ma ostatecznych odpowiedzi. I teraz, moi drodzy, zapraszam Was w podróż do wielu, wielu pytań, bo tak właśnie ta książka jest zbudowana, że po jednej stronie znajdują się wiersze, które po prostu tworzą pytania. Wiersze, które są tutaj nie zatytułowane, nie są opatrzone tytułami, tylko numerami. Natomiast w spisie treści jest spis treści, który po prostu to w jakiś sposób systematyzuje. I okazuje się, że jest to bardzo przemyślane. W pierwszym momencie, kiedy zaczęłam czytać tę książkę, to bardzo dużo bodźców tutaj jest. I ja się zastanawiałam, jakie ma znaczenie ilustracja dopasowana do tej treści. Zastanawiałam się właśnie, dlaczego te pytania są tak posegregowane, dlaczego tutaj nie ma żadnych tytułów, są tylko numery i to jeszcze numery rzymskie, tak jakby to były rozdziały, a to są przecież tak króciutkie teksty. Są przepiękne ilustracje, czarno-białe, które też tak częściowo odciągają wzrok, zastanawiają nas, dlaczego właśnie do takiej treści. Ale przy kolejnych jakby zanurzeniach w książce to wszystko się zaczyna układać. I to jest właśnie jedna z tych książek, która zyskuje na znaczeniu i która zyskuje przy takim dłuższym poznaniu. Tak jak niektórzy ludzie, są tacy, którzy nas zachwycają od razu, ale później z czasem się okazuje, że w zasadzie nie mają już takiego, że ten taki największy urok po prostu na samym początku się pojawił i on później gaśnie. A są tacy ludzie, którzy po prostu zyskują z czasem, gdy z nimi przebywamy. I to jest właśnie taki typ człowieka, ta książka. I mamy tutaj, kochani, na końcu taki spis, właśnie jakby spis treści, który w pewien sposób szereguje te myśli. Zatem, aby już nie przedłużać tego mojego gadania, przeniesiemy się do pytań. Te pytania oczywiście będą cytowane przeze mnie według mojej subiektywnej selekcji. Myślę, że dzisiaj możemy w takim spokoju zanurzyć się w książce, nieśpiesznie i nawet jeżeli nam się trochę ten live przedłuży, to myślę, że dzisiaj możemy sobie na to ten czas poświęcić. Gdy umrę, a nie zauważę, kogo zapytam o godzinę? Gdy skończy się nam żółty kolor, z czego będziemy piekli chleb? Dlaczego drzewa ukrywają korzeni swoich doskonałość? Jak wiele niebo ma kościołów? Czy dym rozmawia z obłokami? To prawda, że nadzieje wolą kąpać się w kroplach rannej rosy? W poszukiwaniu straconego czasu mniej stron ma niż dąb liści? Dlaczego liście, gdy poczują, że żółkną, to śmierć wybierają? O czym rozprawia stary popiół, wędrując ramię w ramię z ogniem? Dlaczego chmury często płaczą i przez to coraz są weselsze?
Tutaj nie mogę się powstrzymać od takiego jednego komentarza, znaczy takiej mojej myśli właśnie do tego ostatniego pytania. Dlaczego chmury często płaczą i przez to są coraz weselsze? Z pewnością widzieliście film animowany W głowie się nie mieści, dotyczący emocji. I tutaj po prostu przypomniała mi się postać smutnej, która na początku była niedoceniana przez radość i według niej była powodem wszystkiego, co najgorsze spotykało główną bohaterkę, a okazało się, że ona była niezbędna do tego, aby tę radość odczuwać. I tutaj po prostu to pytanie nasunęło mi od razu taką myśl. Dlaczego w szkole nauczyciel wykłada geografię śmierci? Co dzieje się z jaskółeczkami, które spóźniają się na lekcje? Dokąd odeszły te imiona, słodkie jak ciasta z dawnych czasów? Gdzie się podziały Kunegundy, Koloryndy, Sintie, Apolonie? Kto z entuzjazmem głośno krzyczał, gdy zrodził się błękitny kolor? Dlaczego ziemia tonie w smutku, gdy pojawiają się fiołki? Czy cukier z solą współpracują, żeby zbudować białą wieżę? Czy to jest prawda, że w mrowisku sny stały się obowiązkowe? Wiesz, w jakichże to rozmyślaniach ziemia pogrąża się jesienią? A może pierwszy złoty liść medalem, by ukoronować? Z czego tak Arbus śmieje się w momencie, gdy go mordują? Ile tygodni ma dzień jeden, a ile lat ma jeden miesiąc? 4 dla wszystkich znaczy 4? 6 jest zawsze taka sama? W jakim kolorze widzą kwiecień chorzy? Czy myślisz czasem o tym? No tutaj perspektywa okoliczności, w jakiej się znajdujemy, jest nieunikniona, bardzo ważna i od razu się tak przywołuje na myśl. Właśnie wczoraj też analizowałam niektóre pytania z tej księgi z moimi uczniami i przypomniało mi się takie pytanie mojego znajomego. Zadał je bardzo, bardzo wiele lat temu, ale po prostu cały czas, no, co jakiś czas do mnie wraca. Było ono niewysłośliwe, ale w zasadzie jest ciekawe. Jakiego koloru sny mają niewidomi? Ciekawe to jest. Warto się też może nad tym zastanowić. Prawda, że smutek jest opasły, szczupła jest zaś melancholia? I czy gdzieś się gromadzą wszystkie wspomnienia ludzi z biednych wiosek? A czy bogaci swoje sny zamknęli w kasie z minerału? Tutaj pokażę Wam jeszcze może kilka takich ilustracji, żebyście zobaczyli, w jakim stylu. Kogo właściwie mógłbym spytać, po co przyszedłem na ten świat? Czemu się ruszam mimo woli? Czemu nie mogę trwać bez ruchu? Czemu tak toczę się bez kół, latam bez skrzydeł i bez piór? Czemu w Londynie nieustannie zwołują zjazdy parasoli? Bardzo mi się podoba to pytanie. I czemu słońce jest niemiłe ludziom, co przez pustynię idą? I czemu słońce jest tak miłe ludziom w ogródku przyszpitalnym? Właśnie te pytania analizowaliśmy wczoraj na Fit Polskim.
Sądzisz, że strój żałobny naprzód wysuwa flagę twego losu? A w czaszce nagiej czy dostrzegasz rodowód swój na kość skazany? Czy nie wyczuwasz jednak także niebezpieczeństwa w śmiechu morza? Czy nie łkasz w otoczeniu śmiechu nad butelkami zapomnienia? Tutaj po prostu idealnie wydaje mi się to pytanie ciekawe do wykorzystania przy małym księciu. Czy nie łkasz w otoczeniu śmiechu nad butelkami zapomnienia? O, na przykład taka grafika, zobaczcie. Przepiękne po prostu. Ten, kto wciąż czeka, cierpi bardziej, czy ten, kto nie ma na co czekać? Gdzie się znajduje koniec tęczy? W twojej duszy czy za widnokręgiem? A może gwiazda niewidzialna to właśnie niebo samobójców? Co z przedmiotami z naszych snów? Przechodzą do snów innych ludzi? Gdzie jest to dziecko, którym byłem? Poszło czy nadal we mnie żyje? Dlaczegośmy tak dużo czasu razem spędzili, by się rozstać? Dlaczegośmy nie umarli razem, kiedy dzieciństwo me umarło? A skoro dusza mi odpadła, dlaczego szkielet za mną kroczy? Czy żółtość lasów jest tą samą, która to była w tamtym roku? Co bardziej ciąży ludziom w pasie? Brzemię rozpaczy czy też wspomnień? I tutaj wiem, że było jeszcze... O, tak. Kto mi nakazał, bym otworzył z trzaskiem drzwi mojej własnej dumy? I kto szedł żyć w moim imieniu, gdy byłem chory albo spałem? Jaką flagę rozpostarto w miejscu, gdzie mnie nie zapomnieli? Jakie mam znaczenie ja przed Trybunałem Zapomnienia? Jaki jest wierny wizerunek tego, co zdarzy się w przyszłości? Czy moje nieszczęśliwe wiersze mymi oczami będą patrzeć? Roztaczać będę woń i rozpacz, kiedy już zasnę pokonany? Co to właściwie znaczy wytrwać w cienistym zakamarku śmierci? Tam, gdzie pustynia słona leży, jak to możliwe, by coś kwitło? Na morzu ciszy i spokoju, czy jest dostępny strój śmiertelny? Teraz, gdy kości przeminęły, kto żyje w ostatecznym prochu? Jak mogę żółwia powiadomić, żem odeń lepszy w powolności? Jak mogę pchłę poprosić, by mi dała statystyki swych mistrzostw? Goździkom zaś co mogę rzec, by wyrazić wdzięczność za ich zapach? Czemu ubrania me wyblakłe jeły powiewać niczym flaga? Czy czasem jestem niegodziwcem, czy cały czas poczciwcem jestem? Czy my uczymy się dobroci, czy raczej masek tej dobroci? Twardy Durkanie. Czy róża łotra nie jest biała, czy zaś czarne nie są kwiaty dobra? Kto da imiona i numery niepoliczalnym niewiniątkom? To był taki ciąg pytań, które nie da się ukryć, sprawiają wrażenie takich wyrwanych po prostu, takiej mieszanki wybuchowej, niektóre śmieszne, niektóre dziwne, niektóre refleksyjne, niektóre straszne. Po prostu chciałam Wam zaprezentować właśnie takie, które mnie najbardziej ujęły. Nie jest to książka, którą po prostu się przeczyta i jakoś można analizować ją w całości bardzo, chociaż może się mylę, bo ja tutaj dopiero od kilku dni się zagłębiam w tę twórczość autorów.
Natomiast na pewno jest to książka, która zachęca do takiego myślenia pytajnego, czyli tego, o czym już wielokrotnie mówiłam. Ja myślę, że wielu z nas to stosuje na swoich zajęciach. Od takiego właśnie punktu zaczynamy też każde nasze zajęcia na Fit Polskim, że po prostu różne pytania czy takie zagadki sobie zadajemy. Czasami mówimy sobie o naszych zdziwieniach nad rzeczywistością. I to skłania nas, uczy takiej refleksyjności w codzienności. I ta codzienność ma dla mnie ogromne znaczenie i to też myślę, że widać w też doborze tych lektur, które się pojawiają na naszych porannych spotkaniach. I teraz na koniec pytań, które chciałam Wam tutaj przeczytać, zaznaczyłam sobie takie dwie strony. Tutaj jest kilka pytań zawartych, które są bardzo ze sobą spójne. One odnoszą się do straszliwego momentu w historii i ja myślę, że cudownie byłoby móc je wykorzystać na lekcji, na przykład z literatury czasu wojny, czy w ogóle literatury współczesnej, lub na przykład historii. Jaką to pracę przymusową zadano Hitlerowi w piekle? Maluje ściany czy też trupy? Czy wącha dym ze swoich ofiar? Czy do jedzenia tam dostaje popioły ze spalonych dzieci? Czy też od chwili, kiedy umarł, krew dają mu do picia lejkiem? A może w dziąsła mu wbijają wyrwane innym złote zęby? A może każą mu się kłaść na łożu z drutu kolczastego? Może mu skórę tatuują na abażury lamp piekielnych? Może go gryzą bezlitośnie czarne jak noc brytany ognia? A może dzień i noc mu każą ciągle wędrować wraz z więźniami? A może gaz w komorze wdycha, umiera wciąż bez umierania? I tutaj jeszcze taka ilustracja do akurat tego fragmentu. Takim strasznym akcentem tutaj zakończyłam to nasze czytanie Księgi Pytań, aczkolwiek to jeszcze nie wszystko, bo ja tutaj jeszcze chciałam Wam zaprezentować kilka ciekawych elementów tej książki. Natomiast to jest chyba fragment, który niewątpliwie myślę, że na Was także wywarł największe wrażenie, na mnie ogromne. Z pewnością te pytania można zadać dzieciom, uczniom, którzy już w pewien sposób są zanurzeni i w tym problemie II wojny, czy w lekturach, które jej dotyczą, bo sięgają takich, dotykają bardzo czułych strun naszej duszy. Powiedziałam na początku, że zaprezentowałam Wam taki urywek informacji na temat autora, tego autorów tej publikacji i tego, jaki był ich zamysł podczas tworzenia. Natomiast teraz przeczytam Wam jakby drugą część tego, myślę, że jeszcze ciekawszą. Zaproponowano nam wydanie tej książki w ramach naszej kolekcji literatury dziecięcej, a my wcale nie jesteśmy pewni, czy to książka dla dzieci. Zarazem nie wygląda ona też na tom poezji dla dorosłych. Teraz jeszcze tak na moment przerwę. To jest wydawnictwo, książkę, którą wydało wydawnictwo Tako. Wydawnictwo Tako, które na przykład wydaje książki dla dzieci pod tytułem Stopy, Dziurki w nosie, Pępek, Zęby, Strupek i tak dalej. Ale także wydaje książki Jutra, na przykład Co to właściwie jest demokracja? Co to dyktatura? Klasy społeczne istnieją. To są takie przykładowe ich publikacje. Nie znam niestety żadnej z nich, ale już same tytuły brzmią dla mnie bardzo ciekawie. I sama forma wydania myślę, że jest dla mnie jest na pewno interesująca, ale myślę, że w ogóle też do analizowania przez uczniów.
i podjęcia takiej dyskusji o tym, czy wydanie książki i sposób jej wydania ma znaczenie podczas czytania, podczas obcowania z książką, co nam to daje, jakie może refleksje nieść ze sobą, bo myślę, że to wszystko tutaj jest ważne. Swe pytania metafizyczne poeta konkluduje. Tak niewiele tego, co wiemy, wiele tego, czym się pysznimy. A tak się powoli uczymy, że pytamy i umieramy. Może lepiej zachować pychę na te chwile w mieście nieżywych, na zaduszki, na święto zmarłych i dopiero tam, gdy wiatr będzie hulać po twojej dziurawej czaszce, co odkryje ci tajemnicę, będzie szeptał ci czystą prawdę. Tam, gdzie niegdyś były twe uszy. Ranga pytań podkreślona już dosadnie. Bo więcej odpowiedzi tkwi w pytaniach często, niż w próbie zwerbalizowania tego, co chcielibyśmy powiedzieć, aby innych może pouczyć, aby jakoś podsumować. Często mamy wrażenie, że musimy pewne rzeczy podsumowywać, że świat czeka na naszą opinię, a niekoniecznie tak jest. A teraz, kochani, przeczytam wam niesamowite teksty, mianowicie o autorach z punktu widzenia dzieci. Najpierw przeczytam wam na temat Pabla Nerudy, czyli poety, który stworzył te teksty, pytania. I wypowiada się tutaj o nim chłopczyk 9-letni. Pablo Neruda był bardzo brzydki. Miał duży nos, który bardzo wystawał mu z twarzy. I dlatego nie miał przyjaciół. Żeby się nie nudzić, zaczął pisać wiersze. A napisał ich tyle, że zapełnił nimi cały papier, jaki miał w domu. Jak tylko gdzieś zobaczył kawałek papieru, zaraz pisał na nim wiersz. Kiedy już w domu nie było dla niego miejsca, zamieszkał na ulicy. Tam poznał jedną kobietę i się sobie zakochali. Ponieważ nie mieli co jeść, Pablo sprzedał wszystkie swoje wiersze, ale dostał tylko po 1 euro od wiersza. Kiedy wydali już wszystkie pieniądze, musieli poszukać sobie pracy. Obydwoje znaleźli pracę na statku, ale każdy na innym. I przez wiele lat podróżowali po morzach i już nigdy się nie spotkali. A teraz przeczytam wam taką skrótową biografię Isidro Ferreira, czyli człowieka, który stworzył ilustracje, jakie wam pokazywałam, przez dziewczynkę mającą lat 7. Isidro Ferrer jest najmłodszy z 20 rodzeństwa. Miał tylko 30 cm wzrostu, więc nikt nie zwracał na niego uwagi i nie dawano mu jeść. Musiał toczyć z myszami walki o kawałki sera. W końcu sprzykrzyło mu się jeść tylko ten ser, więc poszedł sobie z domu. Wsiadł po kryjomu na statek i kilka razy opłynął świat. Ale to był statek pełen żołnierzy, więc on też musiał zostać żołnierzem. A to mu się już nie podobało. Dlatego został rzeźbiarzem i pozwolono mu dalej być na tym statku. I jeszcze kilka razy opłynął z nimi świat. Do swoich rzeźb Isidro użył całe drewno ze statku. Te rzeźby były coraz ładniejsze i coraz większe. Aż w końcu zabrakło już statku, więc urządził wystawę. Świat widziany oczami dzieci zawsze jest fascynujący. Swego czasu bardzo ciekawiło mnie właśnie świat w oczach dziecka, ten taki świat ostateczny, świat w czasach wojny. Ale tutaj przyznacie, że te biografie ujęte naprawdę w sposób bardzo uroczy. I powoli zbliżając się do końca, chciałabym wam przeczytać cudowną rzecz, którą napisała Julia Trenor, mająca lat 12, Odę do papieru, która jest także umieszczona tutaj w książce na końcu.
Pędzi szosą niesamowita ciężarówka załadowana papierem gardapat potrzebnym do tej książki. Pędzi setką na godzinę, trąbi klaksonem między Islamabadem a Pinto. Z drogi samochody, bo oto jedzie gardapat. Gramatura 135. O, góro na kółkach, każda twoja kartka waży więcej niż mały ptaszek. Nagle ciężarówka obraca się na bardzo niebezpiecznym zakręcie, ale papier nic o tym nie wie. Jak pomnożyć setkę na godzinę przez 135 gramów? To wiadomo, co zostało z dachu autokaru pełnego pasażerów. O papierze gardapat! Na szczęście wszyscy się uratowali i będą mogli czytać twoją książkę o pytaniach w miękkich fotelach szpitalnych. O gardapat! Jesteś taki odporny. W ogóle się nie pobrudziłeś. Ludzie będą cię oglądać ze 100 lat. Będą cię wozić w rakietach z galaktyki do galaktyki po szosach bez zakrętów. Za to żółty papier nazywa się Nettuno Pompelmo. Gramatura 140. I tym akcentem zakończę czytanie Wielkiej Księgi Pytań. Jak się domyślacie, ta oda wskazuje na to, z jakiego papieru jest ta książka stworzona. Są to grube kartki, gładkie. Po prostu wszystko tutaj, naprawdę wszystko tutaj w tej książce jest dopracowane z wielką pieczołowitością. Sama faktura książki jest idealnie dobrana do tego, o jakich ulotnych sprawach ona traktuje. Dlaczego dzisiaj takie spotkanie o pytaniach? Po pierwsze, dlatego, że ta książka mnie zafascynowała. Po drugie, dlatego, że uwielbiam pracować z moimi uczniami właśnie z wykorzystaniem takich pytań. A po trzecie, dlatego, że teraz, gdy zbliżamy się do końca roku szkolnego niezwykłego, który ma za sobą ostatnie kilka miesięcy takiego dosyć trudnego doświadczenia dla nas wszystkich, rodzi wiele pytań. I tutaj chciałabym Was zaprosić na live'a poniedziałkowego, na którym będę rozmawiała z moim gościem, Kamilą Majda-Pająk, nauczycielką, pedagogiem z 20-letnim doświadczeniem, która razem ze mną spróbuje dokonać takiego podsumowania radosnego i smutnego nauczania online, tego, co to doświadczenie nam przyniosło, bo myślę, że zgodzicie się ze mną, że każdy z nas, każdy, uczniowie, rodzice, nauczyciele zastanawiali się nad tym, w którą stronę to dalej podąży. Czy szkoła, jeśli wrócimy do szkoły, będzie nadal taką samą szkołą? Czy pewnych praktyk, które teraz sobie wypracowujemy, nie da się przenieść na później? Czy wszystko to, co było przed koronawirusem, jak wyglądała szkoła, czy było wszystko potrzebne? Czy jesteśmy w stanie coś zmienić? Jak chociażby będzie wyglądało ocenianie? Albo jak mogłoby wyglądać? I postaramy się wspólnie nad tym zastanowić. Wspólnie, to znaczy mam nadzieję, wierzę w to, że będzie nas wielu i że będziecie bardzo aktywni podczas tego spotkania, bo tak jak już zapowiadałam w relacjach, to po prostu będzie takie nasze wspólne spotkanie. My tylko z Kamilą będziemy tutaj gospodarzami. Będziemy wspólnie podsumowywać to, co moglibyśmy po prostu dobrego przenieść do edukacji takiej już tradycyjnej, gdy wrócimy do szkół. Bo myślę, że wiele dobrego się wydarzyło. Wiele też smutnego, ale w takim kontekście, że po prostu system został obnażony i jego niedoskonałości jeszcze bardziej wypłynęły na wierzch, mam wrażenie takie.
i można by było z tego wyciągnąć wnioski. I pytania stawiane we właściwym czasie przynoszą cudowne plony. I mam nadzieję, że takie pytania właśnie sobie postawimy i one nas skłonią do takich ważnych refleksji. I jeszcze do jednej rzeczy chciałabym Was zachęcić. Mianowicie dzisiaj już na... Mi jakiś taki pająk przeszkadza cały czas. Już na feed edukacji, na profilu na Facebooku, na fanpage'u, czyli nie na tym, na którym teraz jesteście, tylko na Katarzyna Skolimowska feed edukacja, jest post na temat pytań, które moglibyśmy zadać, takich niewygodnych, które się nam rodzą po prostu w głowach, nam, czyli uczniom, rodzicom, nauczycielom, po to, aby stworzyć taki wspólny list otwarty, w którym mielibyśmy zabrane te wszystkie pytania, które nas tak dręczą, nurtują, po prostu brzęczą w naszych głowach jak takie natrętne muchy. Nie ma odpowiedzi, a nawet jeżeli są, to one po prostu się nie dzieją i po prostu szkoda, że ta szkoła wciąż wygląda tak, jak wygląda, chociaż jest tyle różnych pomysłów na to, aby wyglądała inaczej. I moi uczniowie już zaczęli takie pytania tworzyć. Kilka z nich pozwoliłam sobie w tym poście przywołać i zachęcam Was do tego, abyśmy wspólnie w komentarzach po prostu dodawali, dopisywali swoje pytania. I nawet jeżeli ten list nigdy nie zostanie przeczytany przez tych, których byśmy chcieli, żeby był przeczytany czy wzięty pod uwagę, to dla nas samych myślę, że to będzie super praktyka, która nauczy nas takiej uważności i celowości tych zadań, których się podejmujemy. Ja sama mam sobie wiele do zarzucenia, jeżeli chodzi o mój styl nauczania kiedyś tam. Byłam nauczycielem, który bardzo dużo zadawał do domu i to jest jeden z zarzutów, które do siebie mam. I to jest coś, co po prostu chciałabym zmienić. Coś, co widzę, że ma to ogromny sens, aby to po prostu uległo diametralnej zmianie, że nie po to jest szkoła. Zatem, kochani, zachęcam Was do tego, aby sięgnąć do księgi pytań. Dajcie znać, czy Wam się książka podobała. Ja widzę, że dzisiaj mamy zatrważająco małą ilość. Tak się domyślałam, że początek długiego weekendu to nie będzie super moment na spotkanie na żywo o poranku, ale chciałam, żeby to było wszystko systematyczne, tak jak zawsze, dlatego jest ten live. Ale jestem też pewna, że go sobie później niektórzy odsłuchają. Zatem zachęcam do lektury, do tego, aby właśnie trenować takie myślenie pytajne ze swoimi uczniami, z samym sobą i do tego, abyście przyszli na poniedziałkowego live'a o 20:30 na inspirację dla szkoły, po to, byśmy dokonali właśnie takiego owocnego podsumowania, które miejmy nadzieję, że w pewien sposób zmieni obraz szkoły i dopisywali swoje pytania pod postem, który jest teraz najświeższy na feed edukacji. On ma bodajże aż godzinę. Raniutko był wrzucony. Także do tego Was zachęcam. Zerknę sobie, czy tutaj się pojawiły jakieś komentarze. Widzę, że Kasia Dobrowolska też do nas dołączyła. Jest Magda. Witam Was, kochane, serdecznie, jeśli nadal jeszcze tutaj jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałego weekendu z mnóstwem inspirujących pytań i chwil na to, aby po prostu być takim uważnym w codzienności i mieć też chwilę czasu na to, aby sobie poczytać coś, na co mieliście ochotę i na co nie mieliście czasu do tej pory. Ja też mam taki stos książek, mam nadzieję, że po prostu będę mogła w spokoju sobie je poczytać i przygotowywać kolejne nasze spotkania. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, we wtorek, będzie już nas tutaj trochę więcej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.